Co mnie szokowało? Ekstremalne temperatury, odległości, wszędzie daleko. To są te takie elementy, do których się przyzwyczajam jeszcze. A przyroda, przyjaźni ludzie, czuć taką atmosferę równości. Jest to krajem migrantów w odróżnieniu do Anglii, czy nawet w odróżnieniu do Polski. Więc jest inna atmosfera takiej otwartości i wolności. To się wyczuwa. Pozytywy, dużo pozytywów. Dość łatwo się żyje tutaj w porównaniu do Polski przede wszystkim. Niekoniecznie w porównaniu do Anglii, ponieważ w Anglii Polakom się dobrze żyje, o ile znają język angielski. Od strony prawnej to wygląda o wiele łatwiej niż w Kanadzie. Na razie jest fajnie. Trudno też się wypowiadać po kilku miesiącach, mi się wydaje. To są tylko początki. Początki nigdy nie są łatwe w żadnym kraju. Natomiast jest pozytywnie. Mistrzostwa świata były, Polska, Niemcy grały. Miałem koszulkę Polski, bo jechałem oglądać mecz do baru. I czekam na metro, czekałem na pociąg, żeby przyjechał. I stały duch tam dalej chłopców i też mieli koszulki polskie. I spojrzeliśmy się w oczy na koszulki i była taka energia, taka polska. Utrzymujemy polską tradycję i zazwyczaj w polskich sklepach kupujemy to, co nam potrzeba. Wiem, że jest tutaj duża Polonia i liczyłam na to, że jednak Polacy swoją tradycję podtrzymują. Jak tutaj widać, to jest kraj łąk, lasów i wody, a nawet i gór. Te góry nie są takie wysokie jak Rocky Mountains, ale w każdym razie mamy tutaj też i góry, w których jest dużo śniegu, gdzie można jeździć na nartach i tak dalej. Więc cały ten kraj i tutaj właśnie jest ta półwysep i wyspa, przy której ja żyję, gdzie jest Mary's Point. I cały ten kraj jest dla mnie teraz już ojczyzną, ale ja w dalszym ciągu jestem bardzo dumna z tego, że ja jestem Polką. I właśnie dlatego starałam się temu krajowi dać coś z powrotem. Chciałam im dać coś, co będzie kiedyś na przyszłość bardzo wartościowe. I to jest ochrona przyrody i ochrona historycznych budynków i zabytków. I w ten sposób ja podziękowałam mojemu tutaj tej prowincji, w której ja tu żyję przez tyle wiele lat, ale tak samo i podziękowałam Kanadzie za to, że przyjęła mnie tutaj i że dała mi tak piękne życie. Bo jak widzicie, tu jest cudownie. Nie można byłoby lepiej. Ja tutaj żyłam teraz przez 46 lat i każda chwila była cudowna. Każda chwila zapłaciła mi za to, może co przeżyłam w czasie wojny i po wojnie w Europie.